ostatnich latach wiele uwagi poświęcono problematyce historycznych, często obecnie rozproszonych kolekcji tworzonych przez polskich miłośników i znawców sztuki w długim XIX wieku. Badania te nie tylko dostarczyły nowych informacji do charakterystyki zbiorów kolekcjonerów doskonale znanych, ale również wprowadziły w obszar badań kolekcje dotąd słabiej rozpoznane. Na mapie polskiego kolekcjonerstwa sztuki ciągle niezbyt wyraźnie rysuje się osoba senatora Justyniana Karnickiego, pierwszego honorowego dyrektora Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Mój referat jest pierwszą próbą przedstawienia rezultatów jego kolekcjonerskiej pasji, której znaczny rozmach ujawnia się już na obecnym, wstępnym etapie badań. Justynian Karnicki był znaczącą postacią w Warszawie doby Królestwa Polskiego, o czym świadczyło jego członkostwo w Radzie Wychowania Publicznego czy w Radzie Zarządzającej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przede wszystkim był on jednak zaangażowany w działania zmierzające do likwidacji pustki kulturalnej miasta. Był jednym z członków założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, pierwszej popowstaniowej instytucji kulturalnej Warszawy utworzonej w 1860 roku. W gremium tym pełnił przez szereg lat funkcję wiceprezesa. Ukoronowaniem jego działalności na polu kultury była funkcja pierwszego honorowego dyrektora Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, powołanego do życia ustawą o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim 20 maja 1862 roku. Powstanie muzeum było elementem szeroko zakrojonych reform oświatowych, stąd w ustawie akcentowano wymiar dydaktyczny nowo powstałej instytucji, jej misję w ukazywaniu historycznego rozwoju sztuki i związek z edukacją artystyczną. Odwołania zaś do umiłowania piękna jako cywilizacyjnego imperatywu wskazywały na uniwersalny, zachodnioeuropejski, a nie narodowy profil przyszłej kolekcji Muzeum Sztuk Pięknych. Wybierając na dyrektora tej instytucji Karnickiego, wybrano nie profesjonalistę, historyka sztuki czy akademika, ale ustosunkowanego miłośnika sztuki. Przedstawiona w tym referacie analiza kolekcji Justyniana Karnickiego pozwala wysunąć przypuszczenie, że wskazana w ustawie funkcja zbierania sztuki była zbieżna z jego własną postawą kolekcjonerską. Najlepiej dotąd przebadanym działaniem Karnickiego była jego misja gromadzenia zbiorów dla nowo powstałego muzeum. Dokonaniem kluczowym w tym zakresie był zakup w 1862 roku na aukcji w Kolonii dzieł ze słynnej kolekcji Johanna Peitera Weyera, jednego z najważniejszych niemieckich kolekcjonerów sztuki doby romantyzmu. Na tej aukcji w sierpniu 1862 roku, a zatem zaledwie 3 miesiące po powołaniu muzeum do życia, Karnicki, dokonując zakupów, konkurował z takimi instytucjami jak Królewskie Muzea w Brukseli, londyńskie National Gallery i Victoria and Albert Museum, czy kolońskie Warlaw i Hartz Museum. Jego raporty z aukcji wskazywały, że zależało mu na zyskaniu reprezentatywnych przykładów najważniejszych szkół, a w obrębie każdej z nich przynajmniej jednego dzieła o wysokim poziomie artystycznym. Zakupił 36 obrazów na aukcji i 7 kolejnych w antykwariacie Antua Brassera. Jeszcze jesienią tego roku zostały one zaprezentowane warszawskiej publiczności. Pomimo zmieniających się później atrybucji, stworzyły trwały fundament kolekcji malarstwa europejskiego Warszawskiego Muzeum. Nie tylko jednak te pierwsze zakupy, ale przede wszystkim własne zbiory Karnickiego pozwalają wniknąć w bliskie mu koncepcję kolekcjonerstwa sztuki. Sporządzone za życia kolekcjonera syntetyczne opisy tego zbioru akcentowały jego znaczną skalę i heterogeniczność, co siedzibie Karnickiego przy ulicy Mazowieckiej nr 4 nadawało, jak pisano, wręcz muzealny charakter. Krótki opis tej kolekcji w przewodniku po Warszawie i jej okolicach z 1873 roku został umieszczony wśród zbiorów starożytności. Cytat. Wielki i bogaty zbiór starożytności, mający głównie na celu wytworność pod względem artystycznym. Następnie wymieniano przede wszystkim historyczne militaria, a także, cytat, drogocenne puchary, dawne półmiski, kamele, mozaiki, zegary, koniec cytatu.
Enumerację tę kończyła wzmianka o zbiorze rycin pierwszorzędnych, mistrzów i wielu innych. Gdy Karnicki zmarł 27 stycznia 1876 roku w wieku 70 lat, prasa wspominała jego dokonania w następujący sposób. Mąż wysokiego wykształcenia, rzadkiej prawości i niezłomnego charakteru, był on zarazem prawdziwym znawcą i miłośnikiem sztuk pięknych. Odnotowując, że kolekcja sztuki miała przejść na własność brata zmarłego, pisano: zostawił po sobie szacowny zbiór dzieł sztuki, który skrzętnie i z prawdziwą znajomością rzeczy zbierał, poświęcając na ten cel znaczną część mienia. Znajduje się w nim mianowicie bogaty zbiór sztyków oraz wiele obrazów, rzeźb i medalów. Niestety kolekcja ta przestała istnieć w ciągu kilku lat po śmierci Karnickiego. Znamienne, że nie wymienia jej już Chwalewicz w swoim opracowaniu polskiego kolekcjonerstwa. Nieliczne obiekty jeszcze za życia kolekcjonera trafiły do zbiorów publicznych. W 1874 roku Karnicki przekazał gabinetowi archeologicznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego zespół eksponatów archeologicznych ze swojej kolekcji. Ta sama instytucja została obdarowana także po śmierci Karnickiego. W 1887 roku otrzymała trzy zymskie naczynia szklane. Do zbiorów gabinetu archeologicznego trafił również przekazany przez Karnicką zespół zabytków wczesnośredniowiecznych pochodzących z lat korony. Podstawowe źródło do rekonstrukcji kolekcji Karnickiego stanowią obecnie katalogi dwóch aukcji, na których sprzedawane były jej części. Wymieniają one łącznie blisko 1000 artefaktów, wśród których dominowały dzieła sztuki na papierze. Na pierwszej z nich, zorganizowanej w kwietniu 1878 roku w paryskim Hotel Drouot, znalazł się zespół bardzo różnorodny, zapewne dobrze odpowiadający owej wytworności pod względem artystycznym wspominanej przez warszawską prasę. Na licytację zostały wystawione dzieła pod 154 pozycjami, spośród których 32 odnosiły się do rzeźby z kości słoniowej i z drewna, głównie z XVI i XVII wieku, następne zaś 40 do rzeźb z brązu. Znalazły się tam również przykłady sztuki złotniczej i dalekowschodniej, a także kategoria rozmaitości, w której znajdujemy takie pozycje jak tryptyk w stylu bizantyńskim czy rysunek Martina Schongauera. Z kolei w lutym 1881 roku na aukcji w Dreźnie sprzedawano część papierową kolekcji Karnickiego, obejmującą ryciny, rysunki, akwarele, inicjały i miniatury. Część graficzną kolekcji znacznie łatwiej przeanalizować dzięki zamieszczonym w katalogu identyfikacjom autorów i tematów oraz wskazanej literaturze referencyjnej, o co zadbał organizujący aukcję Can und Jensch, znaczący w latach 80. i 90. XIX wieku drezdeński antykwariat, w którym w tym czasie sprzedano m.in. kolekcję Ludwiga Richtera. Katalog aukcji zbiorów Karnickiego zawiera blisko 700 pozycji, z czego 557 odnosi się do dzieł graficznych powstałych od początku XVI wieku aż po czasy współczesne Karnickiego. Szereg pozycji wskazuje, że przy gromadzeniu tej partii kolekcji Karnickiemu przyświecała idea zobrazowania rozwoju graficznego medium i jego artystycznej autonomii. I tak grafikę XVI wieku reprezentują zarówno prace rytowników niemieckich, jak i niderlandzkich, włoskich i francuskich. Jest Albrecht Dürer, do którego odnosi się 19 pozycji uwzględniających zarówno oryginały, jak i kopie. Jest Sebald Becham, Georg Pentsch, Heinrich Aldegrever, Lukas van Leyden, Etienne Delon. Włosi zaś są reprezentowani nie tylko taką klasyką grafiki tego stulecia, jak ryciny Marka Antonia Raimondiego czy Giulia Bonassone, ale i dziełami wcześniejszych twórców, Mantegni, Robetti czy Benedetta Montani, którego Maria z Dzieciątkiem została określona jako tre belle prese di premiere ta tre rare. Poszczególnych rytowników reprezentuje zwykle co najwyżej kilka prac, ale co istotne, szereg z nich określanych jest mianem belle prese. Nadto zwraca uwagę odnotowywanie stanu zachowania poszczególnych odbitek, wskazujące wielokrotnie, że były to prace konserwowane lub uszkodzone, en dommage.
To z kolei nasuwa przypuszczenie, że dążenie do uwzględnienia w kolekcji wielkich, dużych, trochę większych nazwisk oraz wspomnianej reprezentatywności szkół skłaniało Karmickiego do akceptowania odbitek różnej jakości. Wreszcie można odnotować jeszcze jeden wyróżnik tej części kolekcji, a mianowicie obecność niedużego, ale ciekawego zespołu drzeworytów światłocieniowych chiaroskuro. Było to kilkanaście odbitek m.in. Ugata Carpi, Bartolomea Coriolana i Andreaniego. Wśród prac tego ostatniego warto wymienić dwie znacznych rozmiarów kompozycje według rzeźby Giamboloni. Bogato i różnorodnie jest reprezentowana także grafika kolejnych stuleci. Wśród XVII-wiecznych przykładów, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w prymacie kolejnych ośrodków graficznych, obszerniej występuje grafika holenderska, flamandzka i francuska. Wyróżnia się zespół rycin ikonografii Van Dijka, z którego szereg prac określanych jest jako superb i brillant. Na uwagę zasługuje wreszcie 21 pozycji dotyczących rycin Rembrandta, w tym trzy odnoszące się do kopii. Wymienić można autoportret z żoną, określany jako Belle Epreuve, a także bodajże najciekawszy egzemplarz Jezusa na Górze Oliwnej pocieszanego przez anioła, kompozycją z około 1657 roku, której odbitkę Karmickiego określono jako mocną odbitkę na papierze japońskim. W najnowszych kompendiach grafiki Rembrandta uwzględnionych jest kilkanaście zachowanych egzemplarzy tej właśnie ryciny odbitych na papierach dalekowschodnich. Dotąd jednak nie udało się jeszcze natrafić wśród nich na tę z kolekcji Karmickiego. Zaskakująco skromnie, raptem paroma rycinami była u Karmickiego reprezentowana twórczość takich niezwykle płodnych rytowników XVII wieku jak Stefano della Bella czy Jacques Callot. Przemawia to za wspomnianą wcześniej reprezentatywnością kolekcji i jej historiograficznym rysem, a nie dążeniem kolekcjonera do kompletności poszczególnych rytowników. Także XVIII wiek reprezentowany był przez liczne grono rytowników, których twórczość sygnalizowało zwykle po kilka prac. Tak jest w przypadku Antonia Canale, Williama Hogartha czy Daniela Chodowieckiego. Wyróżniał się większy zespół rycin Jeana Jacques'a de Boissier. W wypadku grafiki XVIII wieku oprócz klucza autorskiego ważny był chyba także ten ikonograficzny, znaczną bowiem część tej partii zbioru stanowiły portrety. Wreszcie grafika XIX stulecia zdaje się być najbardziej jednorodnym zespołem. Pojawia się w nim wprawdzie grafika francuska, jednak dominuje twórczość artystów z krajów niemieckojęzycznych. Można wymienić grupę prac Johanna Adama Kleina, a zarazem nasuwa się pytanie, czy część z tych dzieł nie była po prostu pokłosiem wyprawy Karmickiego do Kolonii w 1862 roku. Ponad 100 pozycji drezdeńskiego katalogu aukcyjnego obejmuje rysunki, akwarele, miniatury i inicjały. Podobnie jak w przypadku rycin, także wśród rysunków znajdują się pozycje co najmniej frapujące. Śmiałe atrybucje, z pewnością wymagające krytycznej rewizji, sugerują przy uwzględnieniu profesjonalizmu drezdeńskiego antykwariatu wysoki poziom artystyczny szeregu rysunków. Lista autorów tych dzieł jest imponująca. Są na niej m.in. Fra Bartolomeo, Leonardo z dziełem określonym jako studia akademickie, Francesco Salviati, Hans Boll, Parmigianino, Tycjan z frapującym portretem Filipa II w całej postaci, Rembrandt, Guercino czy Gainsborough. Wśród tych dzieł pojawiają się też prace polskiego artysty i są to cztery akwarele Juliusza Kossaka. Wymienione w publikacjach towarzyszących aukcjom dzieła nie dają bynajmniej pełnego obrazu kolekcji Karmickiego. W wyniku kwerend odnaleziono dotąd blisko 300 prac nie pojawiających się na drezdeńskiej aukcji. Kolejne partie kolekcji Karmickiego można odtworzyć dzięki oznakowaniu dzieł rysunkowych i graficznych na awersach albo na rewersach pieczątką kolekcjonera z herbem kościerza i napisem ze zbiorów Justyniana Karmickiego. Wspomniane oznakowanie pozwala na identyfikację rysunków oraz odbitek graficznych, konkretnych odbitek graficznych,
ale także na ich analizę jakościową. W przypadku dzieł rysunkowych udało się dotąd uchwycić tylko dwa rysunki autorstwa Proudhona w zbiorach Harvard Art Museum, nieodnotowane na aukcji w Gnieźnie. Natomiast znacznie obfitsze są rezultaty poszukiwań ryci. Na przykład w zbiorach Galerii Sztuki Uniwersytetu Jej znajduje się rycina Rembrandta Żydzi w synagodze z 1648 roku, zapewne tożsama z pozycją 412 drezdeńskiej aukcji. Do amerykańskich zbiorów trafiła ona z kolekcji Frederica Hellisa, w której zespół przyszło 50 rycin Rembrandta był bardzo starannie wyselekcjonowany, a akcent położono na jakość odbitek, a tym samym mamy tutaj pewien taki sygnał wskazujący na to, jakiej jakości odbitką jest to konkretne znane dzieło. Odnalezione zostały także odbitki niewspominane w drezdeńskim katalogu. Wymienię tutaj tylko znajdujące się w zbiorach Politechniki w Curychu kąpiących się Rembrandta z 1651 roku, czy może znajdują się w zbiorach Bostońskiego Muzeum of Fine Arts rycinę Caraffia z oznakowaniem wskazującym na jej pochodzenie także z kolekcji Piera Marietta Młodszego. Co jednak znaczące, znaczny zespół prac z kolekcji Justyniana Karnickiego trafił do gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie i wszedł do niego po roku 1020 jako część składowa kolekcji młodszego o blisko dwie generacje Seweryna Smolikowskiego, znanego warszawskiego bibliofila, kolekcjonera sztuki, historyka filozofii. Nie wiadomo, w jaki sposób dzieła z kolekcji Karnickiego trafiły w ręce Smolikowskiego. Sawicka i Mrozińska sądziły, że pochodzą one z tej części kolekcji, która pozostała w kraju po wydzieleniu najbardziej atrakcyjnej partii na drezdeńską aukcję. Jednak transmisja dzieł mogła mieć bardziej skomplikowany przebieg. Po pierwsze, uchwytne poza katalogiem drezdeńskim dzieła nie sugerują bynajmniej, aby klucz wyboru na aukcję miał być wyłącznie jakościowy. Do Drezna trafiły na przykład kopie rycin Agostina Caraccia, podczas gdy w zbiorze Karnickiego był i bardzo dobry egzemplarz portretu Tycjana, tego samego rytownika. Ponadto poza katalogiem drezdeńskim znalazła się dobra, stosunkowo rzadka, nieobcięta odbitka świętej Marii Magdaleny z dwoma aniołami Pasqualiniego według Guercina, na rewersie której oprócz pieczęci kolekcjonerskiej Karnickiego znajduje się też zapis tuszowy wskazujący na jej pochodzenie ze znaczącej mediolańskiej kolekcji Józefa Sztorka, do której trafiła ona przypuszczalnie pod sam koniec XVIII wieku. Co więcej, w wyodrębnionym obecnie zespole blisko 200 rycin z kolekcji Karnickiego, które trafiły do zbioru Smolikowskiego, co najmniej kilkanaście wydaje się tożsamych z dziełami odnotowywanymi w katalogu drezdeńskim, co albo świadczy o ich identyczności, albo może oczywiście świadczyć o obecności dubletów kolekcji Karnickiego. Wymienię tutaj choćby miedzioryty Georgia Giziego z serii wizerunków Sybilli i proroków według fresków sykstyńskich Michała Anioła, zapewne tożsame z pozycją 213 w katalogu aukcji drezdeńskiej, czy akwaforty wspominanego już Johanna Adama Kleina, w tym przypadku malarza pejzażystę podróży. Na tej właśnie odbitce na odwrocie znajduje się adnotacja wskazująca, że stała się ona następnie własnością Ernsta Arnolda, właściciela jednej z ważniejszych galerii sztuki w Dreźnie i zapewne stamtąd ponownie trafiła do Warszawy, może do antykwariatu Hieronima Wildera i dopiero stamtąd ponownie do Seweryna Smolikowskiego. Pani doktor, pozwolę sobie tylko zasygnalizować, że czas minął. Została mi minuta, pani doktor. Uchwycone dotąd ryciny z pieczątką kolekcji Karnickiego ugruntowują tę wyłaniającą się już z lektury katalogu aukcji drezdeńskiej wizję kolekcji gromadzonej pod kątem rozwoju i reprezentatywności szkół i środowisk artystycznych. Wypełniają one historiograficzne luki zespołu wystawionego na drezdeńskiej aukcji i ukazują coraz większą kompletność
dziejów grafiki zobrazowanych przez stworzoną przez Karlickiego kolekcję. Są wśród nich dobre przykłady grafiki włoskiej XVIII wieku. Belotto, Piranesi, Tiepolo. Obszerniej reprezentowana jest angielska mezzotinta tego stulecia. Wreszcie wyraźniejszy staje się też obraz grafiki reprodukcyjnej według największych mistrzów. Co znamienne, na obecnym etapie badań największą nieobecną jest sztuka polska, a nie należy wykluczać, że ta partia kolekcji jeszcze nie została uchwycona. Kolekcja sztuki Justyniana Karnickiego dopiero bowiem zaczyna ujawniać swoje oblicze.